witajcie! Witam Was w pierwszym vlogu tak naprawdę już z Polski. Także jak zapewne widzieliście, wróciliśmy do Polski, jesteśmy w Warszawie, chociaż w tej Warszawie długo się nie nabyliśmy, bo właśnie jesteśmy w drodze do Lublina. Moja mama ma dzisiaj urodziny, także jedziemy do mojej mamy. Mamy dla niej super prezent, pokażę Wam, bo uważam, że to jest naprawdę ekstra rzeczy i kupiliśmy coś bardzo wyjątkowego i myślę, że takiego nietypowego, także może kogoś z Was zainspiruję do prezentu dla właśnie jakiejś bliskiej osoby. Powiem Wam, że jest dziwnie trochę, co? Wróciliśmy tydzień temu i tak naprawdę trochę się krzątamy przez ten tydzień, jakby wróciliśmy oczywiście do pracy, do naszych stałych obowiązków, ale jakoś tak nie możemy się trochę odnaleźć, nie wiem, jest naprawdę dziwnie. Powiem Wam, że pogoda nas trochę zaskoczyła, bo spodziewaliśmy się, że będzie bardzo zimno i rzeczywiście jest dużo chłodniej oczywiście niż było w Turcji, natomiast nie wiem, ja jakoś nawet wypoczywam. Powiem Wam, że nawet cieszę się, że w końcu założyłam dżinsy, że wreszcie mogę sobie założyć jakiś tam sweterek czy kurtkę skórzaną, bo lato jest fajne, ale ileż można. Też te upały są dość męczące, także powiem Wam, że na przykład na pogodę w ogóle nie narzekamy. Też po przyjeździe do Warszawy to, co nas zaskoczyło, to to, że jest tutaj tak cicho. A powiem Wam, że mieszkamy w jednej z największych dzielnic i też takich, mieszkamy na Mokotowie, więc to jest dość centralnie, jest tak naprawdę bardzo dużo ludzi, no ale wiecie, w porównaniu ze Stambułem, no to jednak jest różnica. No a w Turcji jednak byliśmy 2 miesiące, tak? Więc to nie jest tak krótko, trochę się tam nabyliśmy, trochę już zaczęliśmy tam prowadzić życie, więc no jest tam dziwnie, jest tam naprawdę dziwnie. Pokażę Wam zaraz, co kupiliśmy mojej mamie, ale zanim mamy mały przystanek, ponieważ zatrzymujemy się na kawę, powiem Wam, że tak mi się marzy kawa z Caffè Nero, z mlekiem owsianym. Ja cały ten czas, jak byliśmy w Turcji, to ja rzeczywiście wzięłam sobie ze sobą swoje mleko owsiane, bo wiecie, ja nie piję mleka takiego zwykłego. Moim ulubionym jest mleko owsiane i powiem Wam, że miałam ze sobą mleko, bo przywiozłam, bo mleko w Turcji owsiane jest bardzo drogie. Natomiast jakoś tak nigdy nie było w sumie okazji, no bo wiecie, tureckiej kawy z mlekiem, no to się nie pije, to jest trochę obrzydliwe. Więc czasami jak zamawiałam americano i przynosiłam sobie do domu, to wtedy robiłam sobie właśnie ze mlekiem. Natomiast trochę się od tego odzwyczaiłam, a właśnie dzisiaj mam bardzo, bardzo, bardzo ochotę na właśnie kaweczkę taką pyszną z mlekiem owsianym. Także jedziemy do Caffè Nero, to będzie nasz pierwszy przystanek, a później już prosto do Lublina. Słuchajcie, kawa zakupiona, już jesteśmy w drodze, także może pokażę Wam te prezenty, które kupiliśmy dla mojej mamy. Ja tu już sobie przygotowałam te pudełeczka. Może zanim Wam pokażę w ogóle prezent, to powiem Wam o firmie. To jest firma, która chyba dopiero zaczyna, z ręcznie robioną biżuterią, tak się właśnie nazywa. Dostaliśmy ich wizytówkę, więc tak chciałam Wam pokazać. A pokażę Wam, co fajnego kupiliśmy właśnie dla mojej mamy, bo kupiliśmy jej taki bardzo fajny zestaw. Tutaj mamy bransoletkę z takim, a czekajcie, może pokażę Wam na tym, widzicie, taką, ona się tak fajnie mieni, to jest jakiś tam kamień, ja nie będę ukrywać, że nie znam się na tym, więc nie pamiętam, ale z takim srebrnym księżycem, a do tego dodatkowo dokupiliśmy jej naszyjnik właśnie z takim samym motywem. To jest taki też srebrny naszyjnik, długość 40, więc taka standardowa właśnie, też z podobnym motywem i też to jest jakimś kamieniem szlachetnym. A jeszcze Wam powiem, że ja w międzyczasie też dostałam prezent od męża, jak już byliśmy właśnie na tym stoisku. Czekajcie, tutaj wygrzebuję sobie spod sweterka. Zobaczcie, ja kupiłam sobie taką bransoletkę. Ona teraz tutaj w świetle wygląda na taką grafitową, może nawet granatową, a tak naprawdę jest czarna. Ten kamień jest dość specyficzny, ale jak nie wiem, czy widzicie, czy się fokusuje, on się tak bardzo fajnie mieni. Także mi się bardzo podoba, myślę, że wygląda super i tak naprawdę przypasuje do wielu stylizacji. Także to jest prezent dla mojej mamy.
pakuje to i jedziemy do niej. A jeszcze a propos takiej ręcznie robionej biżuterii, takiej nietypowej biżuterii, to nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił uwagę, a ja tutaj od jakiegoś czasu noszę na szyi taki oto naszyjnik. Jak się nazywa ten kamień? Zaltanite. Zaltanite? To jest kamień, który nazywa się Zaltanite. Nie mam pojęcia, czy mamy jego polską nazwę. Kupiliśmy go w Kapadocji. Zobaczcie, on teraz... Czekajcie, bo tutaj mam włosy wszędzie. Zobaczcie, on jest teraz... Widzicie? Różowy. Natomiast on zmienia kolor pod wpływem światła. Także pewnie za chwilę zrobi się brązowy albo nawet zielony. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe. I on jest też na takim po srebrnym łańcuszku. No to jest taki rose gold kolor. Ale moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo fajnie. I właśnie odkryliśmy go, kupiliśmy to w Kapadocji, jak byliśmy tam na jakimś w jednym miejscu, gdzie właśnie, jak to się nazywa, że wykupują te kamienie, jakieś różne minerały i to jest kamień, który tam odkryli. Także stwierdziliśmy, że to będzie bardzo fajna pamiątka, w szczególności dla mnie, żeby mieć takie coś. No i powiem Wam, że trochę mi się spodobała właśnie taka biżuteria dość nietypowa, bo zazwyczaj kupowałam biżuterię w sieciówkach, w takich znanych sklepach, a myślę, że fajnie mieć coś takiego unikatowego i nietypowego, więc dlatego ta bransoletka z tymi kamieniami naprawdę bardzo mi się podoba. Także mam nadzieję, że mojej mamie prezent też się spodoba. Więc mamo, jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że Ci się spodobał prezent. A w ogóle dziewczyny jeszcze Wam pokażę, bo oczywiście po powrocie do Polski pierwsze co zrobiłam, to zrobiłam sobie paznokcie i zobaczcie, mam taki kolor miętowy. Ja nigdy w ogóle nie miałam takich paznokci, zawsze miałam albo różowe, albo czerwone, także nie mogę się trochę przyzwyczaić. Co prawda kolor jest taki, powiedziałabym, nawet letni, a mamy już powolutku jesień, także no nie za bardzo pasuje, ale nie wiem, jakoś tak miałam ochotę właśnie na taką miętkę, także dajcie znać, co myślicie, czy w ogóle to jest jakiś faux pas, taki kolor sobie zrobić we wrześniu, czy jest ok? Nie wiem, co myślicie. Słuchajcie, mówiłam Wam o tej ładnej jesieni w Polsce, no to do Lublina ona jeszcze nie dotarła, dzisiaj tak średnio jest z pogodą, powiem Wam. Pani solenizantka, dzień dobry. Patrzcie, jaką mam młodziutką mamę. Już się zawstydziła. Które urodziny kończysz? Opowiadaj. Standardowo, jak co roku. Nie mów tego żartu, który nie jest śmieszny. No, które? 25. O, widzisz, jaką mam młodą mamę? Masz młodszą teściową niż żonę. Córki starsze niż ja. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Proszę otwierać. Proszę, rozbajzę. Co za niespodzianka. Z migdałami, to jest pyszna. Co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wow.
To jest ręcznie robione, to są jakieś kamienie. Pamiętasz, jakie to kamienie? No to śliczne jest. To srebrne jest. Ładne. To już widział Ant. Ściągaj to, nakładaj to. Musisz sobie rozpiąć. Z obu stron jest takie same, patrzcie. Ja zajmę. Zobacz tutaj. Piu, piu, piu. A patrz, co córka ma. Co córka ma? Tylko złote. Dzisiaj wow. Mam bardzo podobne. Została córka. A to z jakiej okazji? Najedzony czy nie? Już nie było. No jeszcze by coś zjadł. Jeszcze mama coś zje? No nie wątpię, że mama jeszcze ciastko zmieści. Ten zamek to mi się zawsze będzie z naszą sesją ślubną kojarzył, co? Do zdjęcia. No. Ale było gorąco wtedy, pamiętasz? Widzę tak? Czy nie pamiętasz? Słuchajcie, my już wróciliśmy do domu i moje koty się zachowują jakby jedzenia przez miesiąc nie dostały, co? Takie głodne kotki. Oj, oj, oj. Śmieszne one są. Powiedzcie mi, czy jak wy wracacie od rodziców, też dostajecie zawsze po prostu mnóstwo rzeczy. Ja dostałam jakiś winogron, jakieś inne rzeczy z ogródka. Mąż dostał rosół, makaronik do ugotowania, także jeszcze całą siatkę pomidorów z działki. Także powiem wam, wyprawka pierwsza klasa. No, a jeszcze wam powiem, bo już wróciliśmy. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Już jest, nie wiem, po 22, prawie 20. Tak, prawie 23, także jesteśmy padnięci. Jutro idziemy do pracy, także musimy się powoli zbierać. Powiem wam tylko, że w tej knajpce, w której byliśmy, naprawdę było bardzo super. Chociaż ceny miała takie warszawskie, to mnie trochę zaskoczyło, bo tam chyba jedna pizza kosztowała około 40 zł. To wydaje mi się, że to jest dość dużo, w szczególności jak na Lublin, ale naprawdę była bardzo dobra, fajna neapolitańska pizza, także mamie się podobało, mamie się prezent też podobał. Także dzień udany, spędziliśmy właśnie urodziny z moją mamą, także było naprawdę miło. Wam bardzo dziękuję za oglądanie, my już zbieramy się do spania, także widzimy się w kolejnym, pa pa! I jeszcze tylko na sam koniec wam pokażę. No zobaczcie, jakie to słodkie, jak głodny. To jest po prostu najpiękniejszy, najfajniejszy kot na świecie, tak? Normalnie to nie jest taki grzeczny. W ogóle nie jest grzeczny. A ty? No, ty jesteś zawsze grzeczny. Dostojny pan. No. Także powiedzcie kotki papa. Pa.